Od dzisiaj przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków jest droższy. Koncesjonariusz ponownie podniósł ceny i to dość wyraźnie. 3 dychy za 2 bramki, nie? Mhm. No trochę dużo, nie? Trochę dużo, no ale co zrobić? Niektórzy kierowcy podwyżki nie odczuli, a przynajmniej tak im się wydawało. Nie byłem zaskoczony, ponieważ na aplikacji mobilnej przejrzałem, więc dla mnie cena się nie zmieniła. Prawdą jest, że płatność kartą i gotówką jest najdroższa. To 15 zł za przejazd przez bramkę. Jednak ci, którzy za przejazd 60-kilometrowym odcinkiem autostrady płacą w sposób automatyczny, czyli na przykład za pomocą aplikacji mobilnych, również mają drożej niż do tej pory. Było 10 zł, a jest 13. Dołożymy koszty paliwa, dołożymy wszystko i tak dalej, no to już się wyprawa jakaś tam robi, tak? Czyli biorąc pod uwagę ogólny wzrost cen, który jest wszędzie, no to nie jest dobrze. Nie przekonuje również tłumaczenie koncesjonariusza, że wszystko drożeje. Ciężko mi powiedzieć, czy inflacja wpłynęła tak bardzo na ich koszta utrzymania, ale myślę, że troszeczkę za dużo podnoszą. Jakaś podwyżka, ale i tak było drogo. Przeliczając na kilometry między bramkami jest za drogo. Właśnie rosnące koszty utrzymania i remontów mają być głównym powodem zmian w cenniku. To są przesłanki natury ogólnogospodarczej. Wszyscy widzimy, że wszystko wkoło drożeje, a w przypadku działalności polegającej na zarządzaniu drogą najwyższej kategorii, jaką jest autostrada, istotnym składnikiem kosztów są usługi i materiały budowlane, które drożały jeszcze szybciej w ostatnim okresie niż wszystko inne. Trudno uciec od takiej zwyżki kosztów. W 2022 roku średnio w ciągu doby przez koncesyjny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków przejeżdżało ponad 46 tysięcy pojazdów. Prokuratura rejonowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w tym mieście. Chodzi o remontowany odcinek wodociągu, do awarii którego doszło w ubiegłym tygodniu. Z tego powodu w wodzie znalazł się styren, substancja, która jest szkodliwa dla ludzi. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. To są znamiona tego przestępstwa, które zostało przyjęte we wszczęciu. Przy czym nie rozstrzygamy, że takie rzeczywiście znamiona zostały wypełnione. Drugim kierunkiem tego postępowania będzie również sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach w wyniku uszkodzenia urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę. W sobotę należąca w większości do miasta spółka Aqua S.A., która dostarcza wodę na terenie Bielska-Białej, poinformowała, że woda nadaje się już do spożycia. Taką decyzję podjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej. Mogę zapewnić, że sytuacja jest opanowana, że woda jest czysta. Próbki zostały też pobrane przez nas, są pobierane cały czas. Cały czas też dokonujemy płukania tej instalacji naszej, bo jeszcze nie zakończyliśmy. Oczywiście ta instalacja jest czysta, ale żeby być jeszcze bardziej pewni, cały czas płuczemy. I tu jest taki apel, powtórzę go kolejny raz, żeby mieszkańcy płukali swoje instalacje wewnętrzne. Chodzi o osoby, które w czasie awarii nie używały wody, a ta mogła zgromadzić się na przykład w bojlerze. Mogą się zdarzać jeszcze takie sytuacje, że kogoś na przykład w tym czasie nie było w domu i przyjedzie, odpuści wodę z kranu i okaże się, że ta woda rzeczywiście ma nieprzyjemny zapach i smak. Wtedy należy tą wodę odpuścić, poczekać do momentu, aż poleci z kranu taka właściwa, czysta woda. Spółka Aqua zapewniła także, że w przypadku opróżniania zbiorników pokryje koszt wody za użytkowników w rejonie, w którym doszło do awarii. Zbliża się referendum w Bielsku-Białej. Na ulicach widać już informacje na ten temat. Podstawowe pytanie, na jakie będą odpowiadać mieszkańcy, to czy są za budową spalarni odpadów na terenie byłej ciepłowni. Na pewno to jest przydatne, bo no, mieszkańcy się powinni wypowiedzieć na ten temat, czy się zgadzają na spalarnię śmieci gdzieś tutaj w okolicy, czy się nie zgadzają, prawda, więc to jest, uważam, no muszą ludzie po prostu zajmować swoje stanowisko. Referendum jest potrzebne, jeżeli się liczy głos obywatela, to uważam, że i to będzie też z korzyścią dla miasta. Pani weźmie udział? Tak, tak. Trzeba pytać mieszkańców, jaki mają stosunek. No, radni zwykle mają swoje jakieś tam zdania prywatne i są jakby uwarunkowani politycznie, natomiast mieszkańcy powinni wypowiedzieć się i zdecydować, czy warto w to inwestować, czy nie warto. Tam są jeszcze dwa inne pytania, może mniej istotne, ale równie ważne.
Te dwa inne pytania dotyczą dofinansowania z budżetu miasta zabiegów in vitro i ograniczenia ruchu pojazdów na jednej z głównych ulic w mieście, czyli ulicy 3 Maja. Mamy 77 lokali wyborczych, z czego 10 to są odrębne lokale wyborcze, czyli zakłady lecznicze, domy opieki społecznej i jeden mamy w areszcie śledczym. Lokale będą otwarte w godzinach od 7 do 21. I żeby głos był ważny, to w krateczce przy danej odpowiedzi, czyli tak bądź nie, muszą się znaleźć co najmniej dwie przecinające się linie. Podobnie jak w przypadku wyborów samorządowych, na czas referendum i dzień przed nim będzie obowiązywał zakaz agitacji. Żeby było ważne, w referendum musi wziąć udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Prace montażowe wielopoziomowego parkingu automatycznego przy ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach dobiegły końca. Nie oznacza to jednak, że kierowcy już niedługo będą mogli z niego korzystać. Odbiory mają potrwać co najmniej 3 miesiące. Łącznie maszyny pomieszczą 240 pojazdów. Budowa kosztowała 23 miliony złotych. Parking będzie w zasadzie samoobsługowy. Kierowca podjedzie, wysiądzie z samochodu, potwierdzi na ekranie, że samochód jest do odbioru i platforma wyniesie go w odpowiednie miejsce. Podobnie będzie wyglądał zwrot. Kierowca podejdzie, uiści opłatę i urządzenia sprowadzą samochód na poziom zero. Jak przekazują przedstawiciele miasta, mechanizm działania parkingu jest nieskomplikowany. Przy każdej platformie umieszczone są światła ostrzegawcze, co ma ułatwić wjazd kierowcy. Ponadto firma, która ma obsługiwać parking, będzie do dyspozycji użytkowników poprzez zamontowane interkomy. Dziś jeszcze nie wiadomo, ile będzie wynosić opłata za parkowanie. Miejsca parkingowe obok Uniwersytetu Śląskiego zostały zlikwidowane. W centrum Katowic szykują się od jutra duże zmiany dla kierowców. Będą dwie ślepe ulice i zaparkuje o 20 samochodów mniej. Po inwestycji polegającej na przebudowie mostu nad Rawą miasto postanowiło nie wracać do wcześniejszej organizacji ruchu. Wykorzystujemy tę okazję i zmieniamy organizację ruchu, stałą organizację ruchu, na taką, którą mieliśmy już okazję podczas tej przebudowy zapoznać się z nią. Kierowcy też mieli okazję zapoznać się z nią. Chociaż ten most kosztował miasto ponad 4 miliony złotych, kierowcy nie będą nim jeździli. Awaryjny dojazd musi być zapewniony dla służb ratunkowych, gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło. Ulica Moniuszki na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Bankowej będzie dwukierunkowa, ale bez przejazdu w kierunku ulicy Bankowej. Nie będzie tu miejsc parkingowych. Na końcu ulicy Bankowej również pojawią się słupki. Zmiany były uzgadniane z Uniwersytetem Śląskim, który twierdzi, że studenci mimo wszystko nie powinni mieć problemu z dotarciem na uczelnię. Dosyć łatwo jest skomunikowany nasz kampus z Centrum Przyjadkowym na Zawodzie, ale także na Brenowie. W bliskiej odległości tutaj znajdują się przystanki autobusowe, przystanki tramwajowe, więc możliwość zostawienia samochodu w tej okolicy, ale też po drugiej stronie w strefie kultury, no jest, myślę, wystarczającą opcją dla osób przemieszczających się samochodami. Jak widać, już dzisiaj obok kampusu jest ciasno, a kierowcy parkują gdzie popadnie. Możliwe, że niektórzy z nich czekali na to, żeby wzdłuż Rawy ponownie dało się zostawić samochód. Jednak zmiany, które miały być tymczasowe, zostaną już na stałe. Rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do metropolitalnego śniadania wielkanocnego, które po raz kolejny przygotowuje Fundacja Wolne Miejsce. W tym roku do wspólnego stołu usiądzie nawet 2,5 tysiąca osób. Od tego tygodnia wszystkie ręce na pokład, czyli kuchnia właśnie dzisiaj zaczyna swoją pracę, dostarczenia wszystkich towarów, ale już za chwilę właśnie gotowanie i tutaj będzie zapach całkowicie wielkanocny. Przygotowujemy się jak zawsze dla kilku tysięcy osób w hali MCK po to, żeby przyjąć wszystkich mieszkańców Śląska i Zagłębia w niedzielę wielkanocną, o godzinie 9 rano, na złożeniu najpierw sobie życzeń, a potem właśnie spożyciu tego śniadanka. Przygotowania do zorganizowania śniadania ruszyły tak naprawdę już kilka tygodni temu, bo konieczne było skompletowanie wszystkich niezbędnych produktów. To przede wszystkim setki kilogramów warzyw, od których obierania wolontariusze dziś zaczęli pracę w kuchni. Mamy około pół tony ziemniaków, 400 kilo marchewki, 400 kilo cebuli, więc te ilości dalej są imponujące. W kolejnych etapach będziemy oczywiście robić pisanki, będziemy przygotowywać żurek, więc pomału, sukcesywnie i do celu. Uczestnicy śniadania będą mogli nie tylko zjeść wielkanocne potrawy, ale także dostaną drobne podarunki. To jednak nie wszystko.
cały czas zbieramy dekoracje, które upiękniają nasze wielkanocne stoły. Dziękujemy wszystkim, którzy już coś przynieśli i jeszcze czekamy na kartki, na różne ozdoby. Będzie również sztuka teatralna, bardzo ciekawa, autorstwa naszego prezesa. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby ją zobaczyć. Do świątecznego śniadania dla samotnych przygotowuje się też Szyby Bończyk w Mysłowicach. Tam do wspólnego stołu usiądzie około 120 osób. Do tych, którzy nie będą mogli dotrzeć w niedzielę osobiście, dojadą paczki świąteczne, a osoby mające problemy z poruszaniem się mogą liczyć na transport. My mówimy, że jest to śniadanie dla potrzebujących, dla samotnych. Nie nazywamy ich bezdomnymi, nie nazywamy ich biednymi, etc. Są tu osoby, które czasami są dobrze sytuowane, to jest taka ciekawostka, po prostu są samotne. W ten dzień nie mają z kim spędzić świąt, a postanowiły go spędzić z nami. Jest to bardzo miłe, bo wiele razy słyszymy, jak odbieramy telefon, bo przyjmujemy osobiście zgłoszenia, czy to przez telefon. Ja może też pozwolę sobie podać w razie czego, jakby się ktoś chciał zgłosić, 519 116 713. Zgłosić można się również osobiście w Szybie Bończyk. Śniadanie w Mysłowicach nie mogłoby się odbyć, gdyby nie sponsorzy, którzy dostarczają produkty i świąteczne upominki.